Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie. Zapraszam do obejrzenia odcinka, który będzie taką inauguracją serii Twardy Pancerz. Ci, którzy pamiętają moje artykuły z Nowej Techniki Wojskowej albo z portalu Dziennik Zbrojny, wiedzą, że swego czasu opublikowałem serię artykułów o takim roboczym tytule Czy czołg wybucha po trafieniu? Potem się to przerodziło w serię Twardy Pancerz, w którym opisywałem takie konkretne przykłady poszczególnych wozów, które zostały trafione, jeżeli materiał zdjęciowy albo wideo pozwalał na określenie, czym, z jakiego dystansu i gdzie zostały trafione, to wtedy opisywałem perypetie tego wozu i przy okazji były to takie pogadanki dotyczące odporności czołgów, tego, co się dzieje z czołgami na polu walki. Seria ta była dość popularna w kręgu, powiedzmy, osób zainteresowanych bronią pancerną. Chciałbym do tego wrócić w ramach mojego kanału. To będzie pierwszy odcinek, ponieważ mamy piękne zdjęcia i filmy dotyczące czołgu T-90M, obiekt 188M. Jest to pojazd, który był najnowocześniejszym, jest najnowocześniejszym czołgiem armii rosyjskiej. No i jeden z tych pojazdów został odnaleziony, wysadzony, spalony. Ukraińcy stwierdzili, że on padł ofiarą wyrzutni, właściwie działa bez odrzutowego Karl Gustav. Natomiast ja już wiem, że prawda jest zupełnie inna i pojazd ten jest ofiarą innego pojazdu rosyjskiego, a o tej ciekawej, intrygującej historii, pokazującej, jak wieloaspektowa jest walka, będzie mniejszy odcinek. Zanim jednak do niego przejdziemy, taka prośba, że jeżeli Wam się spodoba to, co nagrałem, to zalajkujcie, zasubskrybujcie, prześlijcie do znajomych i w tym momencie zapraszam do obejrzenia odcinka. Na samym wstępie może odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest czołg T-90M i jaką wartość reprezentują te wozy na współczesnym polu walki. No to czołgi T-90M są to w zasadzie jedyne pojazdy, które obecnie w armii rosyjskiej reprezentują z grubsza poziom wozów zachodnich, czyli nowszych wersji Leopardów, Abramsów, Leclerków lub też na przykład południowo-koreański, to już nie jest armii NATO K2. Są to w zasadzie jedyne czołgi rosyjskie, które można zestawić z obecnymi, współczesnymi, nowoczesnymi wozami natowskimi. Więc w związku z powyższym są to wozy naprawdę na poziomie umożliwiającym podjęcie równorzędnej walki. Ile tych maszyn mają Rosjanie? 65 sztuk, około. Tak naprawdę tam były zamówione mniej więcej dwa bataliony. Batalion w Rosji ma 31 wozów, a albo 41, w zależności od tego, czy to jest batalion w brygadzie zmechanizowanej, czy w brygadzie pancernej. Ewolucja tego pojazdu wyglądała następująco i powstanie. Więc wszystkie współczesne czołgi rosyjskie produkowane w Rosji wywodzą się tak naprawdę z obiektu 184, czyli czołgu T-72B. Potem obiekt 184 ewoluował w T-72B model 1989, który, jak sama nazwa wskazuje, był produkowany od 1988 roku. I następnie w szeregu różnych innych perypetii, o których kiedyś Wam opowiem, wyewoluował ten czołg w obiekt 188A1A2, czyli T-90A. T-90A jest to tak naprawdę czołg, który był w Rosji reliktem zimnej wojny, czyli nowa wieża posadowiona na starym kadłubie tak naprawdę, czołgu T-72 model 89, z nową armatą, nowym systemem kierowania ognia, z lepszą stabilizacją, no ale to był dalej pojazd, który tak naprawdę dziedziczył większość wad i pierwowzoru. Natomiast Rosjanie już w czołgu obiekt 188A1A2, czyli T-90A, poszli w kierunku wież spawanych. Dlaczego? Ponieważ wieże spawane są prostsze w produkcji, są tańsze w produkcji, umożliwiają wymianę pancerza specjalnego prostą na jakiś inny rodzaj pancerza. No, wieże odlewane nie zapewniają takich możliwości. No i w tym momencie możemy tak naprawdę zauważyć, że Rosjanie z czołgiem T-90A rozwijali, no ale to nie była jakaś taka super głęboka modernizacja. No i pojawiły się takie dwa, po milenium mniej więcej w Rosji rozpoczęto prace, które miały znacząco poprawić ten czołg T-90A i miał poprawić we wszystkich aspektach, czyli mobilności, siły ognia i odporności pancerza. I to były takie dwa programy, Proryw 2 i Proryw 3, w ramach których tak naprawdę powstały dwa pojazdy dość zbliżone do siebie. Jednym był eksportowy T-90MS, a drugim był nowy T-90M, czyli obiekt 188M. No i można powiedzieć, że zakres tych zmian, którym uległ ten pojazd, jest na tyle duży, że mówimy tak naprawdę o stworzeniu nowego czołgu. O, właśnie powiedziałem tak naprawdę po raz pierwszy, mam nadzieję, i teraz możemy sobie zacząć liczyć, ile razy użyję tego chwasta językowego w tym filmie. Mam w ogóle wrażenie, że kiedyś wypuszczę może jakieś kubki kanałowe dla widzów do wygrania i wtedy ten, kto policzy wszystkie chwasty w moim filmie, to wygra taki kubek. Ale to jeszcze przed nami ta część.
Jeżeli chodzi o produkcję T-90M, no to tak jak wspominałem na wstępie audycji, Rosjanie zamówili tych wozów zaledwie dwa takie bataliony, czyli tak mniej więcej dwa bataliony po 31 wozów plus kilka szkoleniowych. Natomiast dość interesujące jest tak naprawdę przedstawienie, jak wyglądała ewolucja osłony tego pojazdu. No bo pewnie zadajecie sobie pytanie, no dobra, no czołg ma pancerz, no ale o czym tu gadać w kwestii pancerza? Otóż nie do końca. Po pierwsze, całkowicie nowa jest wieża spawana. Jest to jej czwarta odmiana, ponieważ czwarta odmiana wersji wieży spawanej, ponieważ Rosjanie sobie wyprodukowali cztery wersje tej wieży i ponownie zmieniono jej geometrię, czyli to, jak te płyty, wszystkie pancerze układają się w to pudełko. No i teraz gdzieś tutaj będziecie mieli w tle wieżę, właśnie plany fabryczne, które kiedyś pozyskałem, T-90A wieży. I zaraz będziecie mieli pokazane plany fabryczne wieży T-90M. To, na co zwrócić można uwagę, to, że z punktu widzenia minimalizacji stref osłabionych, co to są strefy osłabione? No to są takie obszary w pancerzu czołgu, w które jak wpadnie jakiś pocisk, to najprawdopodobniej nie przebije. Tak? I to nie musi być nowoczesny pocisk, to może być pocisk nawet starszej generacji. To są tak zwane słabizny, mówiąc kolokwialnie, czyli maska armaty, wypukła kopułka działonowego, burty kadłuba, burty wieży, no, miejsce przed na wprost kierowcy, no, to są zwykle obszary osłabione w czołgach, zwłaszcza w czołgach sowieckich albo rosyjskich. No i ten czołg T-90A, czyli poprzednik, czyli obiekt 188A1, miał bardzo dobrze zaprojektowaną geometrię z punktu minimalizacji stref osłabionych. Wieża jest niska, ma zaskakująco małą powierzchnię czołową i boczną dla kątów plus minus 30 stopni od osi podłużnej. No, zapłacono za to jednak pewną cenę, ponieważ wiecie, Rosjanie mają ten problem, że oni najpierw projektują czołg, a potem do niego wciskają tego Iwana Iwanowicza, no i tak, żeby on tam był w stanie walczyć, egzystować. No, a z kolei Amerykanie, Niemcy robią zupełnie inaczej, czyli tak naprawdę zastanawiają się, jak ten czołgista będzie w stanie walczyć w danym pojeździe, żeby było temu żołnierzowi wygodniej, ponieważ żołnierz, który jest możliwie mało zmęczony i ma dobre ergonomiczne stanowisko pracy, jest to żołnierz, który jest w stanie dobrze wykonywać swoje działania. No, Rosjanie i jeszcze Sowieci mieli zupełnie inne podejście. No, w każdym razie ta wieża czołgu T-90A była potwornie ciasna, słuchajcie, to było takie, wiecie, przysłowiowe pół metra sześciennego na załoganta i to w zasadzie widać w sowieckich maszynach. Efektem tej ciasnoty wieży był brak miejsca na podzespoły w ramach kolejnych modernizacji, ponieważ dokładanie kolejnych bloków elektroniki, które są konieczne, powodowało, że w tej wieży już w ogóle nie było na nic miejsca. Ta wieża miała niską ujemną elewację armaty, tak? Czyli wiecie, armata musi się ponosić do góry, ale i na dół, jeżeli strzelamy do czegoś, co jest położone troszkę niżej od nas. No i te zakresy ruchów ujemnych armaty, elewacji w wozach sowieckich były bardzo małe. Efekt jest taki, że kiedy Rosjanie postanowili modernizować czołgi T-90A, czyli dać dowódcy celownik panoramiczny, bo tam dowódca nie ma celownika panoramicznego, czyli ten celownik na wieży, taki walec z okienkiem, który się porusza niezależnie od wieży, on ma w środku stabilizowane zwierciadło i nawet jak czołg jedzie na wybojach i podskakuje, no to dowódca ma zafiksowany w miejscu ustabilizowany obraz. Tak? Tam jest celownik dzienny, kamera termalna, dalmierz laserowy. Często również ten celownik jest sprzężony z zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia, czyli takiej platforma z też stabilizowanym karabinem maszynowym, czyli tam, gdzie patrzy ten celownik dowódcy, to automatycznie obraca się karabin maszynowy zamontowany w takiej małej wieżyce na wieży albo zintegrowany z tym celownikiem, no i dowódca może od razu strzelać do czegoś, co wykluje, na przykład jakiegoś żołnierza z wyrzutnią przeciwpancerną. Natomiast no, modernizowane czołgi rosyjskie otrzymywały szereg nowoczesnych komponentów, ekrany systemu zarządzania pola walki, ekrany wyboru amunicji, klimatyzację, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, celownik panoramiczny, no, dość dużo rzeczy, które tak naprawdę muszą się pomieścić w tym czołgu. Efekt jest taki, że Rosjanie doszli do wniosku, że w zasadzie kompletnie i totalnie nie mieści się to do wieży T-90A. W związku z powyższym dorobili do niej taką całkiem sporą niszę. No, okazało się to być niezbyt udanym rozwiązaniem, więc finalnie tą wieżę kompletnie przekonstruowali, trochę podwyższyli jej strop, zmienili jej geometrię, więc ta wieża w T-90M jest tak naprawdę gorzej zaprojektowana z punktu widzenia balistyki tej wieży niż wieża T-90A, no ale jest zapewnia większą objętość, dzięki temu mieści się tam więcej gratów, no i żołnierze, znaczy pancerniacy w tym czołgu mogą jakoś w miarę funkcjonować sensownie, racjonalnie. Natomiast
Jeżeli chodzi o tak naprawdę samą grubość sprowadzoną pancerza, czyli ile tam centymetrów tego pancerza jest w relacji do czołgu poprzedniego, to są wartości praktycznie identyczne. Jeżeli chodzi o charakter pancerza specjalnego, to jest to, o czym już kiedyś wspominałem na kanale, jest to prawdopodobnie stos płyt przekładkowych, tak, czyli kiedyś o tym wspominałem, że jest taka płyta, która tak naprawdę płytka metalowa, cieńsza zewnętrzna, grubsza wewnętrzna albo dwie cienkie płytki metalowe, a pomiędzy nimi jest jakiś materiał, taki elastomer, guma, coś co w momencie trafienia pęcznieje, zwiększa swoją objętość i wygina się na dole płytka, na górze, no i ten czynnik rażący, który by pokonywał pancerz, jest uszkadzany przez te wyginające się płytki stalowe. No i takich pakietów jest powiedzmy ustawionych kilkanaście w wieży, pod kątem przynajmniej 60 stopni względem spodziewanego zagrożenia. I teraz tak. Rosjanie mieli kilka problemów związanych z stworzeniem tego pancerza specjalnego, ponieważ oni tak naprawdę nie poszli naprzód od lat 80. Dlaczego? No, na zachodzie nastąpiła zmiana na pancerze zawierające ceramikę, natomiast Rosjanie nie byli w stanie wielkoprzemysłowo projektować dobrych pancerzy ceramicznych. Dlaczego? Bo bariera technologiczna była taka, że nie byli w stanie tej ceramiki produkować w wielkościach przemysłowych, które pozwalałyby na produkcję pancerzy czołgowych. Jaki jest tego efekt? No, efekt tego jest taki, że przez lata ładowali te płyty przekładkowe NERA albo NXERA do pancerzy i sprzedawali pancerze reaktywne, mimo że już w końcu lat 80. opracowywali tak naprawdę pancerze z udziałem ceramiki. No i oczywiście tutaj serdeczna gratulacje dla Niemców, którzy sprzedali Rosjanom w okolicach 2020 albo 2021 technologię produkcji ceramiki, oficjalnie cywilną, no ale Rosjanie od 2021 roku zaczęli produkować ceramikę do pancerzy czołgów takich jak Armata i T-90M, więc całkiem możliwe, że ten pancerz finalnie jednak miał jakiś udział ceramiki, ale potwierdzenia tego faktu nie ma. Za niszą wieży znajduje się taka dodatkowa nisza w tym czołgu, która mieści 10 kompletów amunicji drugiego rzutu. Bo nie wiem, czy pamiętacie filmiki, chyba to było o Enlow, jak opowiadałem wam, że pojazdy rosyjskie i sowieckie są wręcz wyładowane amunicją pod korek. Amunicją drugiego rzutu, bo problem nie jest ta karuzela, która się znajduje pod wieżą, bo to jest stosunkowo niski, trudny do trafienia cel, ale problemem jest amunicja drugiego rzutu, która jest upchnięta dosłownie w każdą wolną miejsce kadłuba i wieży. No i Rosjanie poszli po rozum do głowy, zwłaszcza po Czeczenii i potem po Ukrainie w 2014 roku. No i w tym czołgu dodatkową amunicję starano się wyprowadzić z przedziału załogi do dodatkowej niszy, doczepionej z tyłu niszy wieży, może tak to nazwijmy. Wyjątkowo szczelne jest pokrycie pancerzem reaktywnym tego wieży czołgu. Pancerz reaktywny to są takie panele wybuchowe, to bardzo upraszczam w tej chwili, ale znowu wyobraźcie sobie takie płytki, które mają w środku materiał wybuchowy. I te płytki się wsadza do takich kaset. I ta kaseta jest zrobiona tak, że ma dwie grube płyty stalowe i w środku ma jeszcze różne płytki. I działa to w ten sposób, że jeżeli jakiś czynnik rażący trafia, to ta płytka materiału wybuchowego wybucha i wybuchając przesuwa te grube płyty okładziny kasety, z których jest zrobiona, płytki stalowe, z których jest zrobiona kaseta pancerza reaktywnego i to wybuchając uszkadza coś, co przebija tą kasetę ERA, mocno upraszczając. No i to pokrycie jest tak naprawdę bardzo szczelne, ponieważ front wieży i policzki otrzymały po 5 modułów pancerza ustawionych w klin. Dodatkowe dwa uproszczone moduły znajdują się z boku dawnych promienników sztory. Sztora to jest taki aktywny system ochrony soft kill, czyli zakłócający albo mylący i on w tej wersji na T-90M składa się tak naprawdę z czujników, które wykrywają opromieniowanie laserem. Jeżeli wykryją, że pojazd jest opromieniowany laserem, no to w tym momencie jest odpalana automatycznie salwa granatów dymnych, które są multispektralne, czyli one maskują czołg w paśmie widzialnym i w paśmie termalnym. I to może to być robione albo automatycznie, albo półautomatycznie, albo ręcznie przez załogę. No i tam były jeszcze takie emitery zakłuszeń, które były w stanie zwalczać pierwsze generacje pocisków TOW i Milan, ale one zostały przez Rosjan zdemontowane, ponieważ względem nowoczesnych PPK, takich jak powiedzmy Javelin, albo Hellfire, albo Spike, albo MMP, to jest iluzoryczna ochrona, więc przestali to montować. Natomiast konieczność podniesienia stropu wieży spowodowała, że powyżej klinu wieży ERA frontu zainstalowano dodatkowe 12 modułów pancerza reaktywnego o prostszej budowie i zmniejszonej grubości. One mają niejako zmniejszyć tą strefę osłabioną i dodatkowo chronić strop wieży, no ale ta wieża czołgu jednak jest taka dość mocno wyeksponowana. Można też powiedzieć, że i przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że pancerz starszy, czyli Kontakt 5, został zamieniony nowym pancerzem reaktywnym Relikt 4S23.
Jego zdaniem jest jeszcze lepsza ochrona wobec głowic kumulacyjnych i pocisków podkalibrowych, czyli tych, które przebijają pancerz energią kinetyczną. Na ile się ocenia skuteczność tego działania pancerza reaktywnego Relikt? No, uważa się, że on może redukować przebijalność pocisków podkalibrowych o 40-50%, natomiast pocisków przeciwpancernych z głowicami kumulacyjnymi między 70-90%. No, są to bardzo, bardzo dobre wartości. Dodatkowo burty wieży otrzymały 3 albo 7 modułów ERA-4S24. To jest taka dodatkowa wersja pancerza reaktywnego tam z 2004 roku, która chroni tylko i wyłącznie przed ręcznymi granatnikami przeciwpancernymi. Chodzi o to, żeby wyjątkowo słabo chronione tył wieży, w zasadzie burty i tył wieży, dodatkowo odsłonić przed bronią przeciwpancerną piechoty. I teraz tak, to chroni przed takimi, nie wiem, polskimi komarami, może pewnymi wersjami prostszymi granatników przeciwpancernych, natomiast to nie chroni przed niemieckim Panzerfaustem 3, to nie chroni absolutnie przed Enlowem, który atakuje strop wieży, to nie chroni przed Javelinami, ba nawet przed Stugną. To silny PPK po prostu spenetruje tą osłonę, ale tu chodzi o to, żeby zabezpieczyć wieżę przed po prostu lekką ręczną bronią przeciwpancerną piechoty. Natomiast bardzo poważne zmiany przeszedł również kadłub, ponieważ bazowa grubość pancerza w sumie nie zmieniła się. Jego skład prawdopodobnie też się nie zmienił. Tam dalej naprzeciwko głowy kierowcy jest takie znaczące miejsce osłabione. Natomiast Rosjanie podnieśli osłonę kadłuba i wydaje się, że podnieśli poziom osłony kadłuba i w znaczącym stopniu wydaje się, że zniwelowali te wady pierwowzoru. Czyli front kadłuba otrzymał moduł relikta, pancerza relikt, którego budowa jest jednak odmienna od modułów wieżowych, ponieważ ten moduł kadłubowy pancerza jest dwukrotnie grubszy niż osłona wieży i zadbano również o odchylenie tego modułu maksymalne od frontu kadłuba. W związku z powyższym ten pancerz jest naprawdę, naprawdę dobrze chroniony, rzeczowym jest bardzo dobrze chroniony od przodu. Jeżeli chodzi o osłonę burt kadłuba, ona została również solidnie wzmocniona, ponieważ pojazd otrzymał nowe ciężkie fartuchy balistyczne, które sięgają tak naprawdę od półek nadgąsienicowych aż do górnej krawędzi kół bieżnych. No i łącznie fartuchy tworzą 13 dużych paneli, każdy ma grubość tam około 4 cm. I budowa wydaje się, że przedstawia coś nowego, tam już nie ma pancerza reaktywnego, ale warstwę nera złożoną z dwóch warstw stali i rozdzielone jakąś warstwą gumy albo elastomeru. Całość działa jak taki moduł wspomniany nera i to bardziej chroni przeciwko pociskom kinetycznym i kumulacyjnym dla osi plus minus 35 od osi podłużnej kadłuba. Natomiast cały tył silnika otrzymał pancerz tak naprawdę listwowy, no, kolejny chwast językowy, otrzymał pancerz listwowy, który działa w ten sposób, że mamy takie szczebelki listwy rozstawione i jeżeli między nie wklinuje się granat kumulacyjny, to następuje zduszenie zapalnika, ponieważ zapalnik piezoelektryczny działa w ten sposób, że uderza o cel, wytwarza się prąd elektryczny, który jest przekazywany przez taką wewnętrzną wkładkę we wkładce kumulacyjnej, gdzieś tu będzie w tle, mam nadzieję, zdjęcie, do zapalnika następuje eksplozja. Natomiast jeżeli granat kumulacyjny wklinuje się między te dwa pręty, to ta wewnętrzna wkładka, która przewodzi impuls, uszkadza się i ona nie jest w stanie tego impulsu, dochodzi do zwarcia, nie jest w stanie przekazać impulsu elektrycznego, następuje niewypał. No i tak działają te wszystkie pancerze listwowe, klatkowe, prętowe, fachowo zaprojektowane. Też o tym kiedyś nakręcę osobny odcinek. No więc tył kadłuba T90 chroni taki pancerz listwowy. No i tak jakbyśmy mieli ocenić sumarycznie ochronę czołgu obiekt 188, no jest ona bardzo dobra. Pokrycie RS wyjątkowo szczelne, ono dorównuje takim czołgom jak na przykład ukraiński Oplot M. Jest to pojazd, który jest bardzo, bardzo dobrze chroniony. Ta ochrona RA jest szczelna, pojazd jest dobrze zaprojektowany pod kątem osłony balistycznej, bardzo dobrze jest chroniony, szczególnie przód kadłuba. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie istnieje ukraińska broń przeciwpancerna zdolna bezpośrednio frontalnie spenetrować ten pojazd inaczej niż trafiając w jakieś łożysko wieży, w maskę armaty. Ani Stugna, ani żadne pociski podkalibrowe, ani nawet Javelin jak uderzy na wprost nie przebije tego pancerza, więc albo ten czołg trzeba porazić od góry, albo trzeba go trafić w obszary osłabione. Burty wieży, burty kadłuba, tył pojazdu. Jeżeli chodzi o system kierowania ogniem, no to tak naprawdę jest to całkowicie nowy pojazd dla Rosjan. On dysponuje celownikiem stabilizowanym panoramicznym dowódcy z kamerą termalną, z darmierzem laserowym, dysponuje nowym celownikiem zapasowym, w ogóle wcześniej w wozach rosyjskich nie było celownika zapasowego, dysponuje nowym celownikiem głównym celowniczego, ciałonowego. Pojazd tak naprawdę ma całkowicie nowy stabilizer, nową armatę, dysponuje też zupełnie nowym systemem kierowania ogniem. Skuteczność tego systemu kierowania
atakowania ogniem całego jego składowych tak naprawdę odpowiada Abramsom, Leclercom i Leopardom, więc można powiedzieć, że jest to bardzo groźny pojazd i pojazd, który jest w stanie walczyć na współczesnym poru walki z innymi pojazdami, jak w zasadzie równy z równym. Jeżeli chodzi o dostępną amunicję, ta dostępna amunicja dla tego pojazdu również jest już nowoczesna. Ten pojazd może stosować amunicję programowalną nawet, czyli taką, której programuje się moment wybuchu. Tak, jest to dobry, jest to groźny pojazd, jeżeli chodzi o siłę ognia i o ile T-90A to wyglądał troszeczkę jak kpina przy nowych wersjach Abramsów i Leopardów, no to o tyle T-90M jest już tam groźną maszyną, której akurat w tym wypadku nie można się czepiać. Kolejną kwestią jest wektronika w tym pojeździe. Tutaj znowu należy zwrócić uwagę, że Rosjanie zdecydowanie poprawili wszystkie mankamenty z poprzednich pojazdów. Pojazd ten posiada szybko hopingową, czyli szybko zmienną, jeżeli chodzi o częstotliwości, radiostację programowalną, czyli taką, która jest w stanie walczyć w działaniach w sytuacji silnych zakłóceń. Ona po prostu bardzo szybko, do kilku razy nawet na sekundę, zmienia częstotliwość pracy i ucieka przed zagłuszeniami, jest kodowana. Pojazd ten posiada system pozycjonowania GLONASS i inercyjny, czyli łatwo można, załoga może określić, gdzie on się znajduje na mapie. Posiada również ten pojazd taki system BMS quasi, czyli zarządzania polem walki. On jest dość prymitywny, no ale jest skuteczny, więc znowu można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wektronikę pojazdu, ona nie odbiega tak bardzo od tego, co jest na zachodzie, a przede wszystkim jest i działa. No i awangarda, jeżeli chodzi o pojazdy rosyjskie, czołg ten posiada układ klimatyzacji, który pozwala załodze nie smażyć się w upale, tylko w miarę racjonalnie funkcjonować w ciężkich warunkach klimatycznych. Ma też system ogrzewania niezależny od pracy silnika, co też w czołgach, słuchajcie, rosyjskich wcale nie było oczywiste, ponieważ wam się pewnie wydaje, że czołgi sowieckie to pewnie dostosowane do ciężkich warunków. No nie. Okazuje się, że czołgi rosyjskie i sowieckie generalnie na przykład nie miały ogrzewania postojowego, czyli niezależnego od pracy silnika, na przykład Leopard 2 ma. Czyli załoga Leoparda 2 jest w stanie w miarę komfortowo przespać się w nocy w takim czołgu, korzystając z wabastol, natomiast załoga T-72 to może sobie elegancko zamarznąć, a jeżeli pośpi w czołgu, i na sprawa, że w czołgach rosyjskich to się nie za bardzo da spać. Kolejną kwestią wartą przedstawienia jest napęd pojazdu. Rosjanie tutaj znowu używają zmuszałego V-92S2, czyli to jest ten sam badziew co W-46 znany z T-72, potem zmodernizowany do W-84MS, potem zmodernizowany do V-92, a potem do V-92S2. Czyli Rosjanie wycisnęli sobie z tego silnika 1200 KUNI, po czym okazuje się, że nie zrobiło to dobrze trwałości tego silnika, no ale tam powiedzmy, że pozmieniano w nim wiele różnych podzespołów, układów, między innymi układ wtrysku, zmieniono turbosprężarkę, zmieniono układ chłodzenia. Jak to podziałało? Średnio to podobno podziałało, no ale no można przyznać, że mobilność tego pojazdu mimo wzrostu masy poprawiła się względem tak naprawdę poprzednich czołgów rosyjskich. Sumarycznie zatem możemy powiedzieć, że czołg T-90M jest pojazdem, który ma bardzo dobrą osłonę wieży i kadłuba, ma naprawdę dobry system kierowania ogniem z dobrą w miarę świadomością sytuacyjną załogi oraz posiada może tradycyjnie najgorszy, jak to u Rosjan, napęd i przeniesienie, ale i tak lepsze niż było to w pojazdach T-90S i T-90A. Inaczej rzecz ujmując, czołg T-90M jest czołgiem, który może prawie jak równy z równym toczyć walkę z nowymi wersjami Leopardów i Abramsów. O ile oczywiście ma sensownie wyszkolone załogi, jest sensownie dowodzony. No i w tym momencie myślę, że możemy przejść do tego, co też się stało temu biednemu T-90M, że wziął i wyleciał w powietrze. Jak zatem sami mogliście zauważyć, ten zniszczony T-90M zdecydowanie nie padł ofiarą działa bezodrzutowego Karl Gustav. On został trafiony i zniszczony pociskiem z innego rosyjskiego czołgu, który dobijał uszkodzony czołg, który stracił mobilność i nie było możliwości jego ewakuacji. Natomiast osobną kwestią jest to, dlaczego nie było możliwości ewakuacji tego pojazdu i dlaczego stracił on zdolność poruszania się. Można przypuszczać, że faktycznie został trafiony przez Ukraińców, być może było to działo bezodrzutowe Karl Gustav, kto wie, ale nie mamy na to żadnych dowodów audiowizualnych. Nie mamy do tej pory ani jednego nagrania, ani filmiku. Stan wraku nie pozwala nawet na odnalezienie miejsca trafienia głowicą kumulacyjną, ponieważ cały tył jest
przedział jest kompletnie zdemolowany trafieniem pociskiem podkalibrowym, więc jedyne co możemy w tej chwili powiedzieć to to, że mamy film, który pokazuje moment zniszczenia tego pojazdu trafieniem w tył przedziału napędowego ze strony innego rosyjskiego czołgu. Czy pozwala to na wyciąganie jakichś głębszych wniosków dotyczących samego czołgu T-90M? No niestety nie. Można tylko powiedzieć tyle, że jest to naprawdę bardzo nowoczesna i najgroźniejsza obecnie maszyna w rękach Rosjan. Natomiast to, czy ona i na ile jest skuteczna na polu walki, zależy tak naprawdę od wyszkolenia, od współdziałania w ramach danych jednostek pancernych, a jak z tym wiemy, u Rosjan nie jest najlepiej. Ja osobiście mam też bardzo poważne wątpliwości co do sensu rzucania tego czołgu na linię walki mniej więcej 3-4 miesiące od jego wyprodukowania. Ponieważ to jest czołg z zeszłorocznej produkcji, Rosjanie około 65 tych maszyn wyprodukowali w zeszłym roku i dostarczyli na przełomie zeszłego i obecnego roku do jednostek wojskowych. No i teraz w krajach NATO, w cywilizowanych armiach przeszkolenie na nowym typie sprzętu i zgrywanie, no to są 3 lata, tak? No bo w pierwszym roku szkoli się załogi na poziomie pojazdów, plutonów, potem się zgrywa kompanii i bataliony w kolejnym roku, a w trzecim roku jest certyfikacja brygady. No i tak wygląda przezbrojenie wesołej, tak będzie wyglądało przezbrojenie wesołej na Abramsy. Natomiast tutaj mamy w zeszłym roku dostarczenie pojazdu, który jest nowoczesny, ma nowoczesną programowaną łączność, ma mocno różną obsługę wewnątrz pojazdu, ma zdecydowanie wyższe możliwości niż starsze czołgi rosyjskie. No i po 3 miesiącach rzucono go do boju. No moim zdaniem jest to wyraz desperacji i ciężkich strat, jakie ponoszą Rosjanie. Natomiast no efekt tego pospiesznego szkolenia i rzucenia do walki jest taki, że jeden pojazd już został stracony. Nieoficjalnie mówimy, że został stracony kolejny czołg tego typu. Ale dalej czekamy na potwierdzenie. W związku z powyższym koniec tego pojazdu tylko nam pokazuje, że to nie... Znaczy inaczej. To, że ten pojazd został zniszczony, znowu nam pokazuje po raz enty z rzędu to, że cały system, w ramach którego znajduje się dany czołg, czyli wyszkolenie, zgranie załóg, dowodzenie, wsparcie, jakie mają czołgi, jest dużo ważniejsze od tego, czy to jest lepszy czołg, czy gorszy czołg. Tak? Czyli lepiej mieć gorszy czołg, ale w dobrze funkcjonującym systemie, niż super ekstra najlepszy czołg, który funkcjonuje w ramach dziwnego systemu, tak jak u Rosjan, ponieważ wtedy się te czołgi traci w dziwnych różnych sytuacjach. Jeżeli ten odcinek się podobał, tradycyjnie poproszę o zalajkowanie, zasubskrybowanie, przesłanie do znajomych i widzimy się za kilka dni znowu. Trzymajcie się, cześć!